Hej kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Lecimy z wiadomości od niej. Znak lew. Do ciebie, drogi lwie. Lwica. Co ta lwica chce ci, drogi lwie, powiedzieć? Sama jestem ogromnie ciekawa. Co ty chcesz mu powiedzieć? Szanuję się na tyle, by od ciebie odejść. Po tym, jak mnie potraktowałeś. No nie dziwię się. Będzie dobrze. Musi być dobrze, pamiętajcie. Nigdy cię nie zdradzę, nie zdradziłam i nie zamierzam cię zdradzić. Spotkanie na wyjaśnienie, na pewno się ucieszysz. Zaryzykuję i się odezwę niebawem. Masz piękny błysk w oku i to mnie w tobie kręci i do ciebie ciągnie. Klamka zapadła, nie ma odwrotu. Tęsknię. Zasługujesz na więcej, ja również zasługuję na dużo więcej. Odezwę się na pewno. Czyli będą na pewno wyjaśnienia, ponieważ ona chce się do ciebie odezwać, nawiązać z tobą ten kontakt, także tego nie spapraj i naprawcie to. I co kochani, co ja mogę wam życzyć? No, jeszcze wam dopowiem jeszcze z dwie te, zobaczymy. Ma wielki ból, żal na pewno też ma. Zwracam się, rzuciłam się w wir pracy, żeby osiągnąć cele, marzenia i postawiłam sobie wysokie poprzeczki. Nie odezwę się wcale i ostatnia karta. Masz wspaniałe, dobre serce. Ciągnie mnie do ciebie. Nie wybaczę ci tego nigdy. Kłamstwo było łatwiejsze niż powiedzenie prawdy. Znak zapytania. Czyli ona was o to pyta, czy kłamstwo było łatwiejsze niż powiedzenie prawdy, bo znak zapytania. Nie wiem, czy sprostam twoim wymaganiom. Żałuję, że cię poznałam. Będziemy znowu razem. Ciekawe. Ciekawą energię ogólnie macie. Ale co, kochani, będzie dobrze, głowa do góry. Życzę wam powodzenia.